Just tell me everything. Witajcie z powrotem, z tej strony Swiner, to procesy EXE, właściwie tylko jeden proces, czyli tylko ja, czyli Swiner. Witajcie z powrotem w grze Shank. Jak może pamiętacie, ale mieliśmy mały problem z gościem z granatnikiem, który ewidentnie strzela do nas z granatów z dalekiej odległości, przez co ciężko nam się przedostać przez wrogów. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie nam łatwiej i przedostaniemy się dalej i będziemy mogli bezproblemowo kontynuować grę. Robię bardzo ciekawą strategię, nie sądzicie? No i tak daleko zaszedłem. Myślę, że to bardzo ciekawa strategia. Ale można niestety zginąć nawet na takie strategii. Bieg! Skok, jump, skok i jesteśmy w miejscu, w którym wcześniej nie byliśmy. Skok w dół, skok do góry. Okej, jesteśmy bardzo blisko. To było to? To było wszystko? To był jeden koleś z granatnikiem i to było wszystko? Myślałem, że chociaż boss to będzie, a tu nie. To był zwykły koleś, to znaczy, że będzie ich więcej po drodze. Że spotkam ich po prostu częściej. Że będą mi przeszkadzać... O wiele więcej razy spotkam ich na drodze po prostu. Aha, fajnie. Did you stop for a fucking manicure? Mam minigana! We're in the alley behind the golden chain. Send baby face, send action. Straciłem minigana. Okej, to była dobra akcja. Myślę, że ty nie ma już żadnych napojów alkoholowych ani nic. Podniesiemy sobie tego tutaj naszego koleżkę, pójdziemy przed ciebie. Może spotkamy jeszcze jakichś niecodziennych wrogów na naszej drodze? Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Minigun zawsze się może przydać. Na przykład tutaj. Tak, Shankowi ewidentnie się to podoba. Wnioskuję, że nie możemy go wziąć ze sobą. Kontynuujmy! Jesteśmy w miejscu, w które już nas spotkaliśmy wiele razy. Prawdopodobnie na naszej drodze spotkamy jeszcze... wielu innych przeciwników, z którymi sobie na pewno nie damy rady. To bardzo nieładnie z waszej strony, kolego. Blam. Jose i Miguel nie dali mi wyboru, jak tylko ich zabić. What? Wszystko?
wzięliście te niesamowite uderzenia. Robię się coraz lepszy w tą grę. Okej. Nie będzie łatwo. Szczególnie jeśli mają pieska na swojej drodze. Musimy być ostrożni, niesamowicie ostrożni. Bo taki Tony może nas zabić bardzo łatwo. Albo przyjdzie koleś, który naprawdę nas nie docenia. A my będziemy tylko zmuszeni do maszowania guzikami. I pan duży będzie musiał... Czemu odwróciłeś się tyłem do niego? Skąd oni się biorą? Jeszcze Jordan wstanie. Jordan, czemu chciałeś mnie przeszkodzić? Kiedy używam najwidoczniej tego ataku, nie mają ze mną najmniejszych szans. Chyba, że trafię na coś takiego. Niemożliwe! Shit, Shank! You know I was just having some fun with you. I knew you could take those guys out. Oczywiście! I think we should team up, man. With Falcon gone, I could be a new wingman. Please. Nie wierz mu, Shank. Nie ufaj mu. To zdradliwa świnia. Niczym Kill Bill. Trochę brutalne, ale. Tell Angelo he's next. Trochę to brutalne zagranie, ale chyba tak zdołamy sprawić, że. Będziemy mieli coraz więcej przyjaciół, wrogów. Zemścimy się w końcu. Należycie. Tak jak powinniśmy. Aha. To bardzo pasuje do Shanka i w ogóle do całej stylistyki tej gry. Co jest to, mój syn? Shank has returned. Where is he now? Heading this way. Aha. I look. Forward to it. Wnioskuję, że to jest nasz kolejny boss i czeka nas kolejna walka z bossem. Dokładnie tak. Ashes to ashes, my friend. Stylistyka tej gry, klimat, kolorystyka, wszystko sprawia... Że jest to naprawdę niesamowita gra. Nie, niezłe. Lazarus. I should call you fucked. No, niezłe. Jesteśmy ewidentnie w kościele. Powinienem nie nadużywać słowa ewidentnie, bo jak wiadomo, ewidentnie to słowo mi nie służy. Zrobię sobie teraz malucieńką przerwę, ale nie bójcie się, wracam za sekundkę. Kontynuujemy naszą przygodę z tym oto kursorem, który nie powinien być na środku, a mimo to jest dokładnie na środku, ale teraz zejdzie nam z oczu. Mam nadzieję, że go tam wcześniej nie było.
Gołębie, ninja, ninja w kościele, psy, ninja w kościele, policjanci, ninja w kościele, gdzie są księża? Gdzie są księża? Nie ma księdza, są siostry, są anioły. Naprawdę klimatyczne, bardzo religijne i bardzo meksykańskie przedstawienie historii. Biorąc pod uwagę miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, jest to typowe meksykańska scena. Nie wiem, czy kojarzycie taki film jak Desperados. Podobna stylistyka. Nie ma to tamto, z szankiem się nie zadziera. Tak, wspinajmy się po religijnych miejscach. Nie ma tu nikogo? Nie ma tu nikogo? Nikogo tu nie ma! Idziemy dalej. Blessed are the determined. Hey, Shank. To nic dobrego nie wróży, wręcz. To tylko wskazuje na to, że koleś ma wielką bazukę, czy też rakietnicę, czy coś innego i do nas strzela właśnie z tego oto sprzętu. I miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, ulega powoli zniszczeniu. Dziękuję ci, nasz drogi psychopato, który strzela do nas i strzela. Aha, nic miłego. Nic miłego. Biegnijmy przez siebie! Albo gińmy od strzałów rakietnicy! To takie... takie logiczne. Albo spadajmy na sam dół, byśmy zostali pokonani. Albo rakietnica pomaga nam iść dalej i mknąć przed siebie. Albo nie, jest wkurzająca niesamowicie. Okej, teraz się uda. Teraz skoczę w dół. Nie chciałem się tu znaleźć, ale okej, niech będzie. To na pewno bezpieczne miejsce. Ewidentnie nie jest to miejsce, w którym normalnie chciałby się człowiek znaleźć. Trochę tu rakiet. Au, au. Au! Au! Nie mamy czasu na to. Chyba, że spotkamy... Chyba, że spadniemy na sam dół. Thank you.
O, można i tak. Drogi panie, czemu nie pozwoli mi pan iść dalej przed siebie? Czemu się nie chwyciłeś, drogi Shanku? A mogło być tak pięknie. Mogliśmy być przyjaciółmi, mogliśmy pomagać sobie nawzajem. Wow, nagroda. Co się właśnie stało? Nie mam pojęcia, ale... Chyba muszę iść tutaj. Mam nadzieję, że to powoli... Mam nadzieję, że to powoli końcówka mojej drogi ku temu niezwykłemu człowiekowi. Tak, to ewidentnie nie jest dobra droga. Napijmy się alkoholu, bo jak wiadomo, alkohol poprawia nam samopoczucie i zdrowie. Nie wierzcie w te bajki. Co jest bajką, jest bajką i... niczym innym poza bajką, jak bajką. Shank, Shank, to za ciebie niesamowity osobnik. Nie pozwalasz najmniejszemu wrogowi przejść obok siebie. Masz shotgun, masz Uzi, masz granaty, masz niezwykłą zręczność, skaczesz po ścianach, jesteś niczym Spider-Man. A to jest Slim. Wnioskuję, że Slim Shady to nie jest. Kontynuujmy, spinajmy się wyżej i wyżej i dalej. Okej, wróciły rakiety. Cieszmy się. Cieszmy się. Cieszmy się. Angelo! Co za tekstury. Wyraźne, niesamowite. I wszystko inne. Czyżby czekała nas... Wow? Czyżby to walka z bossem nas czekała? Bum szakalaka! Wybaczcie za moje okrzyki, krzyki i hałasy. Ale najwidoczniej walka będzie niesamowita. Żadnej wskazówki, nic! Tylko walka! Nie czeka, prawdopodobnie bardzo przegrana. Muszę być ostrożny. Bardzo ostrożny.
Jestem bardzo bliski przegranej! Przegrałem. O, to logiczne. Bardzo logiczne. Od tej walki rozpoczniemy kolejny odcinek w takim razie. A ja się z Państwem, szanownymi widzami, żegnam. Z tej strony Swiner i Procesy Exe. Baju, baju, baju.